Witajcie bracia i siostry, witajcie wszyscy goście. Za to wszystko, co dotychczas przeżyliśmy, niech będzie chwała naszemu Panu. Amen. Amen. Kochani, zanim będziemy uczestnikami Wieczerzy Pańskiej, chciałbym podzielić się z wami krótko Słowem Bożym. I może rozpoczniemy czytać Boże Słowo z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział. 26 rozdział od 26 wiersza. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za was, za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Szczególnie chciałbym, drodzy, zwrócić uwagę na werset 28, gdzie jest powiedziane, że krew Pana Jezusa jest to krew, która jest, zapowiada nowe przymierze. I kochani, o tym nowym przymierzu chciałbym parę słów powiedzieć, dlatego że już w Starym Testamencie prorocy zapowiedzieli, że takie przymierze kiedyś będzie ustanowione. Ja może przeczytam fragment z listu do Hebrajczyków, gdzie jest powiedziane o tym, zapowiedziane o tym przymierzu, które właśnie się wykonało w Jezusie Chrystusie. I w 8 rozdziale oraz w rozdziale 10 dwukrotnie jest powiedziane na temat przymierza, które Bóg zawrze z nami. I kochani, już w 8 rozdziale, w 8 wersecie czytamy: albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, że a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. I w 10 rozdziale również czytamy o tym przymierzu i od wiersza 12 przeczytajmy fragment. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich sercach i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Kochani, jest tutaj mowa o nowym przymierzu, które w przeciwieństwie do starego przymierza jest zupełnie, zupełnie innym przymierzem. To stare przymierze, które zostało zawarte jeszcze z Izraelem, jak wiemy, było niedotrzymane. Właściwie nie było trudno je dotrzymać, dlatego że tam czynnik ludzki decydował o tym, czy będzie to przymierze dotrzymane. Natomiast w tym nowym przymierzu to sam Bóg postarał się, aby dotrzymać tego przymierza. To sam Bóg zagwarantował, że to przymierze będzie dotrzymane, że Bóg da nam moc wypełnić i korzystać w pełni z tego przymierza. To sam Boży Syn, Jezus Chrystus, zagwarantował, że to przymierze
to przymierze będzie zrealizowane w 100%. I kochani, również Ducha Świętego Bóg posłał, abyśmy mogli być wspomożeni do tego, aby w pełni to przymierze było dotrzymane. I pierwsza rzecz, którą tutaj jest wymieniona, jeśli chodzi o to przymierze, jakie jest zawarte poprzez Jezusa Chrystusa, jest to powiedziane, że prawa włoży w serca i umysły ich. I to już było zapowiedziane w Ezechielu, gdzie powiedział prorok Ezechiel, że dam wam nowe serca i ducha mojego nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Kochani, to się dzieje, kiedy człowiek nawraca się, kiedy człowiek odwraca się od swoich grzechów i przyjmuje ofiarę Jezusa Chrystusa, przyjmuje dar przebaczenia, Bóg czyni nowym stworzeniem człowieka. I jest to coś wspaniałego, że Bóg nie zajmuje się rekonstrukcją serca, ale jak jest powiedziane w Bożym Słowie, że stare rzeczy przemijają, oto wszystko staje się nowe dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Dla tych, którzy ufają Jezusowi Chrystusowi, którzy wierzą w moc ofiary na krzyżu, którzy wierzą w moc przebaczenia, którzy przyjmują Go do swojego serca. Bóg czyni całkowitą zamianę. Nie rekonstruuje serce, żeby człowiek starał się sam swoimi siłami podobać się Bogu, ale Bóg daje nowe serce. I to jest ta podstawowa różnica, że prawa, które Bóg wkłada, to wkłada właśnie nasze nowe serca. Właściwie to czyni Bóg nowe serca nasze, które są w stanie wypełnić to wszystko, czego Bóg od nas oczekuje. Dlatego też jest powiedziane w Bożym Słowie, że to, co Bóg rozpoczął w nas, będzie kontynuował, pełnił aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. To sam Bóg rozpoczął swoje dzieło w nas. To nie jest nasza, że tak powiem, nasze staranie, ale to Bóg rozpoczął swoją pracę w nas. Właśnie poprzez zmianę naszego serca. Kiedy się człowiek nawraca do Boga, wszystko w Chrystusie staje się nowym. Stare przemija, wszystko staje się nowym. I Boże Słowo mówi, jeśli znaliśmy kogoś wcześniej według ciała, to teraz już nie znamy. W liście do Koryntian apostoł Paweł powiada, wy byliście cudzołożnikami, pijakami, złodziejami i tak dalej. Takimiście byli, ale jesteście teraz obmyci. I kochani, jeśli my dzisiaj patrzymy na swoje życie, to również możemy patrzeć właśnie z tej perspektywy, że takimi byliśmy, ale już takimi nie jesteśmy, bo jesteśmy oczyszczeni. Stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy usprawiedliwieni w Jezusie Chrystusie, przez krew Jezusa Chrystusa. I kochani, Boże, druga rzecz, która tu jest wymieniona właśnie w tym przymierzu, jest to, że Bóg przebaczył nam nasze winy, oddalił nasze grzechy jak wschód od zachodu słońca i nigdy więcej nie wspomni tych naszych win. Wrzucił je, jak powiada któryś z proroków, głębokości morskie. I to jest równie wspaniała nowina, dlatego że życie człowieka pod ciężarem win i grzechów, pod pręgierzem starej przeszłości swojej jest strasznym życiem. I znam osobiście wiele takich osób, które cały czas powracają do swojego życia w przeszłość i wspominają wydarzenia, które wpłynęły na ich życie i cały czas roztrząsają te stare rzeczy, stare grzechy, które popełnili. Ale dobra nowina jest to, że Bóg nie roztrząsa, nie wspomina, nie pamięta naszych grzechów. I to jest coś wspaniałego w tym przymierzu. Kiedy my zwracamy się do Niego, prosimy Go o przebaczenie, to On nam przebacza doskonale. W taki sposób, że już więcej nigdy nam nie wspomina tych grzechów naszych. My jako ludzie też potrzebujemy przebaczenia i kiedy przebaczamy sobie nawzajem, nieraz jednak jest tak, że pamiętamy te rzeczy, tak, które ktoś nam zrobił, czy pamiętamy rzeczy, które zrobiliśmy w stosunku do samych siebie i nie potrafimy sobie samym przebaczyć. I to też jest problem. Kochani, ale jeżeli Bóg Tobie przebaczył, to i my powinniśmy sobie nawzajem przebaczyć. Zapomnieć, tak?
powinniśmy sobie zapomnieć. I nawet te rzeczy, które żeśmy uczynili w przeszłości, one są z pewnością pełne niegodziwości, były niegodziwością, ale dzisiaj nie musimy żyć w poczuciu wstydu, w poczuciu winy, dlatego że to te poczucie winy, ten wstyd i winę, wszystko to zabrał Jezus Chrystus na siebie, kiedy poszedł na krzyż. Jest powiedziane, że On stał się grzechem za nas, wszystkie nasze winy wziął na siebie. Ale to nie wszystko jest jeszcze, jeśli chodzi o przymierze, które Bóg zawarł z nami poprzez Jezusa Chrystusa. Jak powiedziane jest, że On jest pośrednikiem nowego przymierza i On jest strażnikiem, gwarantem tego, że dopełni, aby to przymierze nie było naruszone, abyśmy mogli dobiec zwycięsko w tej naszej pielgrzymce do końca. Kochani, Bóg nam również obiecał, że da nam moc do prowadzenia nowego, zwycięskiego życia. To właśnie ta przemiana serca, to właśnie nawrócenie nasze i przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca sprawia, że On nam daje moc. I w pierwszym liście Jana 5,18 czytamy: wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. W tłumaczeniu takim potocznym powinno brzmieć: nie ma w zwyczaju grzeszyć, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Kochani, to jest wspaniała obietnica, że ktoś nas strzeże. Ktoś nas strzeże, żebyśmy nie grzeszyli i że diabeł nie może nas tknąć. Bez jego woli nie może nas diabeł tknąć. I to jest wspaniała, wspaniała rzecz. A w Judy 24-25 czytamy: a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, niech będzie chwała. Temu, który nas może ustrzec. Halleluja. Kochani, właśnie zamieszkujący w nas Bóg przez Ducha Świętego strzeże naszych serc. I kochani, ktoś by powiedział teraz: no dobrze, to znaczy, że jest możliwe, że będę żył już całkowicie bez grzechu. Kochani, możemy żyć całkowicie bez potępienia, możemy żyć całkowicie bez poczucia winy, ufając w doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa, że Jezus zapłacił za nasze przeszłe grzechy, teraźniejsze i również przyszłe grzechy. Jeżeli by nie, to musiałby wielokrotnie być krzyżowany, musiałby wielokrotnie być składany na ofiarę za nasze grzechy, które zostaną dopiero popełnione w przyszłości. Ale dlatego, że Jego ofiara obejmuje również grzechy dotyczące całej naszej przyszłości, więc możemy być pewni, że ta ofiara jest wystarczająca za nasze wszystkie potknięcia, również te, które uczynimy w przyszłości. I tak jak już powiedziałem, że nieraz zadajemy sobie pytanie: no to czy jest szansa, czy jest możliwość, że ja jeszcze zgrzeszę? Oczywiście, że tak. Dlatego jest jeszcze kolejna wspaniała rzecz, którą Bóg nam gwarantuje w ramach tego przymierza, które Bóg zawarł. Kochani, Biblia mówi w pierwszym liście Jana 2:1-2. Jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Kochani, inny fragment powiada: podeszliście do pośrednika nowego przymierza i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Czytamy tutaj o tym, że Jezus Chrystus jest tym pośrednikiem, orędownikiem. A w innym fragmencie, który przeczytałem, jest powiedziane, że krew lepiej przemawia niż krew Abla. Krew Jezusa Chrystusa lepiej przemawia niż krew Abla. Krew Abla, jak pamiętamy, która została przelana przez Kaina, pierwszego zabójcę na tej ziemi, wołała o co? Wołała o sprawiedliwość, tak? Wołała o sprawiedliwość, o pomstę. A o co woła krew Jezusa Chrystusa? O co też
woła o sprawiedliwość, woła o sprawiedliwość, usprawiedliwiony, cały czas woła, usprawiedliwiony, usprawiedliwiony, usprawiedliwiony. Kochani, to jest wspaniała rzecz. Diabeł, kiedy widzi, że zgrzeszymy, zaraz przychodzi i co robi? Oskarża nas. Zaraz nas oskarża, zarówno przed Bogiem, jak i w naszym sercu. Oskarża nas. Oskarża, potępia, oskarża. A co robi krew Jezusa Chrystusa? Co robi Jezus przed Ojcem swoim? Usprawiedliwia. On, ta krew woła, usprawiedliwiony, usprawiedliwiony, usprawiedliwiony. I kochani, to jest coś wspaniałego, że owszem, może się nam zdarzyć jakiś upadek, jakiś grzech. Może się nam zdarzyć, gdyż Biblia o tym mówi. I dlatego, jeśli ktoś by zgrzeszył, mamy orędownika. Kochani, nie słuchajmy kłamstw, nie słuchajmy tego, co mówi diabeł. Gdyż diabeł nas w taki sposób chce potępić, abyśmy już mieli wszystkiego dosyć, tak? Nieraz się tak czujemy, jak zgrzeszymy, że już myślimy, że już dla nas nie ma łaski albo jesteśmy skończeni. Że już moje życie się nie da odbudować, tak? I to jest kłamstwo szatana, ale kochani, pamiętajmy, jako wierzący, jeżeli potknie się nasza noga, mamy pewnego rodzaju immunitet. Kochani, mamy pewnego rodzaju immunitet i nie można nas tak od razu osądzić, tak jakby to chciał diabeł przed obliczem Bożym. Dlatego, że w tym momencie, kiedy my grzeszymy, w tym momencie do akcji wchodzi Pan Jezus Chrystus. I Jego krew zaczyna wołać. Jezus Chrystus zaczyna wstawiać się za nami, prosić Ojca i powiedzieć: Ojcze, tak, on zgrzeszył, ale ja za niego zapłaciłem. A teraz poślij Ducha Świętego do jego serca i pokaż mu. Pokaż mu, w czym uchybił i pomóż mu powstać. Pomóż mu powstać, aby mógł skorzystać, aby mógł to wyznać, aby to mógł do światłości przyprowadzić. Aby się nie zatrzymał na tej drodze, którą ja mu wyznaczyłem. I to jest działanie właśnie Jezusa Chrystusa, naszego pośrednika. W momencie, kiedy upadamy, pamiętaj, drogi bracie, droga siostro, w momencie, kiedy upadniesz, pamiętaj, że masz pośrednika Jezusa Chrystusa. Nie jesteś w tym sama. To jest zagwarantowane w tym nowym przymierzu. Jezus Chrystus jest naszym pośrednikiem. I czy to oznacza, że możemy sobie grzeszyć, tak, prawda, bo mamy pośrednika? O nie, o nie. Kochani, Pan Jezus, kiedy Piotr miał się zaprzeć Jezusa, kiedy właściwie czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus mówi, że oto diabeł wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę, Pan Jezus powiedział: ja wyprosiłem u Ojca, aby nie ustała wiara wasza. W momencie, kiedy upadamy, to, co jest najbardziej atakowane w naszym życiu, to jest nasza wiara. Dlatego, że diabeł ma taką broń, jaką jest właśnie kłamstwo, osądzanie, kłamstwo. I on atakuje naszą wiarę, żebyśmy nie wierzyli w co? W to, że możemy powstać, że możemy iść dalej. Dlatego jest napisane w liście do Hebrajczyków, że mając wokoło siebie tak wielki okrąg świadków, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, zrzuciwszy z siebie wszelki grzech i ciężar. Zrzuciwszy. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu wierzących chodzi, czy biegnie, chce biec z ciężarem, z grzechem i z taką świadomością, że chyba dla mnie nie ma łaski albo nie ma możliwości. Ale kochani, Duch Święty nas zawsze przekonuje do tego, abyśmy to zrzucili, bo jest możliwość. Nie nosili tego ciężaru, ale zrzucili. Dlaczego? Dlatego, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza. Jeśli trzeba wyznać Bogu, to trzeba wyznać. Jeśli trzeba wyznać bratu, to trzeba wyznać. Ale kochani, nie biegnijmy z tym grzechem, który chce nas przytłamsić. Izajasz w Bożej obecności zobaczył swój stan
I kochani, nieraz właśnie zastanawiałem się, jak to jest. Taki wielki prorok jak Izajasz, można powiedzieć jeden z największych proroków Starego Testamentu. Człowiek, którego Bóg używał, nagle w pewnym momencie swojej służby zauważył w swoim życiu grzech. I mówi, jestem człowiekiem grzesznym, człowiekiem, mam nieczyste wargi. I kiedy to się stało? Wtedy, kiedy był w bliskiej społeczności z Bogiem. Kiedy zobaczył Boga, zobaczył również swoją grzeszność. I to mówi mi coś niesamowitego, że Bóg nie jest taki, który stoi nad nami, żeby nas za każdy jakieś uchybienie od razu nas rozprawić, tak? Bo ja wierzę, że te pierwsze 6 rozdziałów czy 5 rozdziałów Izajasza, to Izajasz nie był doskonały, tak? To właśnie Izajasz właśnie dopiero w 6 rozdziale zauważył swój grzech, ale wcześniej Bóg go używał, Bóg niesamowite rzeczy przez niego czynił. I ja zauważyłem w swoim życiu również, że im bardziej idę z Panem, im więcej mi objawia samego siebie, w tym więcej mi pokazuje pewne rzeczy, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Czy wy też tak, bracia i siostry? Taka rzecz. A czemu dopiero teraz się to dowiaduje? Kochani, im bardziej jesteśmy z Panem, tym bardziej On nam pokazuje pewne rzeczy. I to jest to kropienie krwią Jezusa Chrystusa. To jest to czyszczenie Kościoła z wszelkiej zmazy i zmarszczki, jak jest napisane. To jest ta kąpiel oczyszczenia przez Słowo Boże. To jest ta penetracja Słowa, abyśmy byli jacy? Doskonali. Abyśmy mieli władze duchowe przygotowane na wszelkie ataki grzechu. Abyśmy umieli oprzeć się następnym atakom. To jest to oczyszczanie nas. I dlatego Izajasz wyznał swój grzech i co więcej zrobił? Nic nie mógł zrobić. Wyznał grzech. Resztę zrobił Bóg. Jeżeli my wyznajemy nasze grzechy, Bóg nas oczyszcza. Nie, że będziemy chcieli zrobić na Bogu wrażenie poprzez jakieś, nie wiadomo, nie wiem, pielgrzymki, jakieś brakuje mi tego słowa, ale w każdym razie na Bogu nie robi nic wrażenie, jak tylko to, że przyznajemy się do naszej grzeszności i prosimy Go, aby Jego święta krew nas oczyściła. A tak jak powiedziałem, jeśli trzeba, to również musimy prosić innych. I teraz przystępując do Wieczerzy Pańskiej, Wieczerza Pańska jest również symbolem tego, że jesteśmy i mamy społeczność z sobą nawzajem. Kiedy łamiemy chleb, który jest jeden, dowodzimy, że należymy do jednej rodziny. I cieszę się, że dzisiaj będą przystępować nasi katechumeni, ochrzczeni razem z nami, tworząc tą jedną duchową rodzinę. I kochani, kiedy łamiemy chleb, dajemy wyraz tego, że jestem jedno również ze swoim bratem, ze swoją siostrą, że chodzę w światłości ze swoim bratem i swoją siostrą. Tak jak Boże Słowo mówi, czyli chodzimy w światłości, czyli w Bożej obecności, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeżeli chodzimy w światłości, w Bożej obecności, społeczność mamy z sobą. I to jest bardzo ważne. Jeśli coś jest jeszcze w naszych sercach, co nam przeszkadza, co widzimy w tej Bożej światłości, że nie jest tak, wyznaj to Panu. Wyznaj to może bratu czy siostrze, jeśli trzeba. Ale wtedy społeczność mamy z sobą i krew Jezusa nas oczyszcza. Dlatego kiedy mamy przystępować teraz do Wieczerzy Pańskiej, to przede wszystkim wspominajmy to dzieło Jezusa Chrystusa, dzieło krzyża, to, co On dla nas uczynił, że włożył do naszego serca nowego ducha, nowe serca dał nam, że oddalił nasze winy, nasze grzechy, jak wschód od zachodu słońca, nigdy nam nie wspomni ich, nigdy nam nie wytknie ich, i że dał nam moc do prowadzenia nowego, zwycięskiego życia. Że nie musimy polegać na sobie, ale że to, co On rozpoczął, to dokończy.
jesteśmy Jego dziełem i, to je, i On stoi na straży tego przymierza, że On posyła również Ducha Świętego, który nas chce wprowadzać w światłość, abyśmy chodzili w światłości, abyśmy mogli mieć społeczność z sobą i przede wszystkim z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego teraz przystępując do tej do Wieczerzy Pańskiej, chcielibyśmy już powstać. Ja poproszę braci, którzy będą roznosić chleb i wino, albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Kochani, pomodlimy się teraz. Panie, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę, którą Tyś złożyłeś, abyśmy mogli być usprawiedliwieni, aby nasze grzechy zostały oddalone jak wschód od zachodu słońca. Dzięki Ci za tą łaskę, za tą prawdę, którą nam pokazałeś, że mogliśmy w pewnym okresie naszego życia zauważyć, jak wielka jest miłość Twoja i odpowiedzieć na nią. Panie, dziękujemy Ci za Twoje ciało, które zostało przebite, za Twoją świętą krew, która została za nas przelana, dla naszego usprawiedliwienia, że możemy się teraz cieszyć, Panie, że Ty jesteś naszą sprawiedliwością. Ty jesteś naszą sprawiedliwością i Twoja krew lepiej woła niż krew Abla. Dziękujemy Ci za to, że jesteś również naszym orędownikiem, że w chwilach słabości, że w chwilach naszych upadków, Panie, Ty wstawiasz się za nami, aby nie ustawała nasza wiara. Tak dziękujemy Ci za doskonałe dzieło Twoje, Panie, i za to, że już wkrótce będziemy mogli się z Tobą spotkać, Panie, i obchodzić tam w Górnej Ojczyźnie wieczerze razem z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Błogosław każde serce na tym miejscu. Błogosław każdego uczestnika, który weźmie chleb i wino, aby został posilony i wzmocniony, Panie. Aby został wzmocniony przez to słowo Twoje, które Ty nam dałeś, Panie. Modlimy się, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. A tak, bracia i siostry, przystępujmy do wieczerzy z wdzięcznością. Dziękujmy Panu. Podczas tej wieczerzy chcielibyśmy wyrażać nasze pojedyncze modlitwy, nasze wdzięczności za to wszystko, co dla nas uczynił Pan. A ktokolwiek nie będzie uczestniczył w Wieczerzy Pańskiej z jakichkolwiek powodów, to proszę, aby w tym momencie, kiedy bracia podchodzą, abyście usiedli, w ten sposób dacie znać, że nie przystępujecie dzisiaj do Wieczerzy Pańskiej. Niech was Pan błogosławi. Radujmy się w Panu i miejmy teraz taki czas osobistej modlitwy, pojedynczych modlitw.
jako do mojego Pana, aby cierpił za to, że Ty mnie zbawiłeś, że wziąłeś mnie z Twoje ramiona i prowadziłeś mnie przez te wszystkie dziwne lata. Raz, aby nikogo nie okłamywał, ale żebym był całkiem posłuszny. Bo Ty widzisz, że ile wśród nas jest takich, którzy sprawują te Ty im to wybacz. Porusz ich serca, aby więcej razy takie dzieci byli. Potrzebujemy Ciebie, Twoje doprowadzenia i Twoje miłości. Ty do nas mów i uć nas woli swojej, abyśmy byli Tobie poddani i Tobie posłuszni. I za wszystko Tobie oddawali chwałę. Amen.